Hej, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam was na kolejny odcinek z Margonem. A jest to kolejny odcinek właśnie z Krwawej Łaźni na 40 level. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeśli wszystko będzie dobrze, to może wstawię tę łaźnię, a może nie, zobaczymy. Boże, jaki mam spam na priv, o matko jedyna. Dobra, wbijamy na łaźnię. Straszny mam spam, chyba muszę zablokować priva, bo co chwilę ktoś do mnie pisze. Zaraz, ja tu muszę ogarnąć, bo nie chcę tak po prostu razu padnąć i chcę walkę z kimś takim, który by mi nie zagroził aż za nadto. Chociaż mi każdy zagraża, bo... No właśnie, tutaj jest tancek. O, tancek, dobra. Elegancko. Elegancko. A, bo typ chciał do klanu. O kurczę, nie. Teraz się skapłem, nie, że gość mi pisał na priv, żebym go do klanu dodał, nie? Kurde, no mam taki spam, że ja nie ogarniam, kurde, sorry gościu. Kurde. Czekaj, sobie poczytam te wiadomości, bo naprawdę mam tu taki spam, że... A, bo on chciał do klanu. Dobra. Gość ma chyba podwójną klątwę. Brzydkę też ma. Będzie przypał jak pan. Dobra. Elegancko. Dobra, gawę. Nie. Lecimy teraz z palem, kurde. O, złapałem jakoś. Dobra, lecimy, kurde. Grubo. Blok. Nie wróży to dobrze, ale jest z ogniem. W sumie teraz z ogniem wszystko może zrobić na tym kanale. Ile ja mam... Aha, dobra, 64. Gościu many niszczy, nie, najgorzej. Klątwa. Bez ratunku gość jest? Spoko. Dzisiaj trochę taki niewygadany jestem. Nic mi ślina na język nie niesie. Nie wiem co mówić kompletnie. Jakiś taki dzień mam dzisiaj trochę... Nie wiem jak, no nie wiem jakiego słowa użyć. Mamy walkę z Gowenem, spoko. Powiedz, że nie niszczysz many, nie? Many nie niszczysz, ale... Będziemy strasznie spowalniać o tym ziomem. Pierwszy dotyk dla niego. No i coś czuję, że szybko wylecimy. Dobra, mój dotyk. Ja zrobiłem coś.
jego dotyk, mój dotyk, dziwnie to siada. Był jego cebek. Patrzcie. Mój dotyk. Zaraz jemu wbiję i będzie miał, i będzie miał 100% wtedy. Ja wtedy się mogę zesrać. Najwyżej. No właśnie o tym mówiłem. Dobra, jestem po ratunku. I znowu pewnie klątwa na leku. Nie, nie. Najgorzej. Pamiętam w tamtym tygodniu właśnie mu klątwa wbiła, jak ja się lekałem. Wtedy w tego nie stawiłem. Trochę przypał, nie? Tak, ja już normalnie pancer nie mam. Nie no, ten Mac to jest jakaś porażka, nie? Z palami w ogóle nie idzie, nie? Myślałem, żeby go zmienić sobie na woja, nie? Na woja i zrobić sobie tutaj zbrojkę, bo i tak... Nie mam nic w sumie do stracenia w Margo Maogram. Ajajajajaj, dobra, lecimy tancem ludziska i lecę sobie przełożyć i kół. Dobra, jestem już na łaźni. Jestem na tej łaźni już tancem. No i dobra, lecimy teraz z Gavenem. Dobra, dobra. W ogóle polecam oglądać sobie live'y u Gavena z tejże łaźni. Nieraz fajne rzeczy się u niego odwalają. Na przykład teraz. Była umowa, że on włączy pewną piosenkę, a ja sobie wejdę na łaźnię. No dobra. Ups, jego dotyk. No, jego drugi dotyk. No, jego... nie, jego trzeci. A nie, po 2-2 w dotykach. Ja nawet nie zdałem sobie z tego sytuacji, kiedy mi wbił. Bo gdzieś na samym początku. Nie wiem. Chyba gdzieś tam, bo... Nie wiem, nie, jak to mi się sprawdzić. Zaraz jeb cebek, nie? Za 2k i ja spadam. Dobra, mój dotyk. No ile mu tych dotyków będzie jeszcze siedzieć? Się okaże, że mi cebekiem pominie ratunek, nie? Dobra. Się okazało, że nawet do tego ratunku nie doszedł. Także spoko. Elo, elo, 3-2-0, mamy jakiegoś tropa. Możesz ty, kurde, ale mam lagi. Dlatego, że sobie tutaj ustawiam program do screenów, nie? Żeby potem nie szukać. O Jezu, co ja włączyłem? Dobra. Lecimy. Z tego, co było widać, chyba ten tropek sam chciał ze mną zawalczyć. Dawaj, no właśnie, widzę, nie? Pozdrawiam, nie? Pozdrawiam, bo widać, że się w tancu nie pieprzy, nie wbija i normalnie atakuje. Sorry. Dobra, krok. I tak przegram. Przynajmniej mam szacunek do ciebie, gościu, nie? Że po prostu wbiłeś i zaatakowałeś, nie? Że nie uciekasz. Oczywiście pozdrawiam, nie? Nie wiem, czy to wstawię. No może wstawię, może nie. No może wstawię, bo dawno coś nie wstawiałem. A, dobra. Tropek do mnie z zimnem. No tak średnio bym powiedział, bo na tym levelu zimno, truta i wszelakie spowolnienie słabo trochę działa. Jedynie na palu coś tam. Z palem to zazwyczaj jest dużo tur i wtedy to na palu się kumuluje. Dobra, widzimy się w następnych walkach. Pozdrawiam gracza, który tutaj do mnie napisał. O Jezu, znikło. Tego gracza pozdrawiam. Poprosił o pozdrowienia, jeśli można, więc jak najbardziej na odcinku pozdrowie. No,
Także widzę, że już jest 29 po, wbijają typy. Jakie typy? No typy z łaźni, typy, no tak. No, także już chyba będziemy się wiedzieć w losowaniu, tak myślę, nie? Także, widzimy się za chwilę, no. Dobra, jednak wyszło tak, że jakieś dziwne to losowanie dziś. O ile można to nazwać losowaniem. Mam się bić ze schębionym. No dobra, niech będzie. Nie, no nie wierzę. Jego dotyk, nie w tamtym tygodniu. Miałem 3-0 w dotykach. Znaczy, on miał 3-0 w dotykach, nie? I gość wygrał. Nie zobaczymy, jak będzie dziś. A jak znowu będzie tak samo, to ja nie wiem. Już nie wchodzę na tą łaźnię i koniec, ever, nie? U mnie to denerwuje po prostu, no. O Jezus. Dobra, dotyk to wbił na ratunku. Jemu też, jemu drugi. Zaje kurwa biście. Dobra, wygrałem jako tako. Czekamy teraz na żelko. Dobra, bez losowania, następna walka z pikusiem. Brałem dzisiaj błogo z zniszczeniem, nie wiem czy dobrze zrobiłem, nie mam pojęcia. Być może dobrze, być może źle, trójno najwyżej padnę. Tyle w temacie. Dobra, moje dwa dotyki. No i zaraz będziemy mieli finał z Żalkiem. Dobra, tak więc finał z Żalkiem. Lecimy. Dzisiaj tak trochę na spontanie, bo błogo mam jakieś takie zniszczenie po prostu niej. Nie, to nie ma nie na moje nerwy, nie. Już tak zamilkłem w tym finale, że... No ale wyrównana walka bynajmniej, nie po 3 dotykach. Dobra, nie mam się do czego przepiąć, nie. No, prawie wypykło, nie czekajcie, tutaj ogarnę cię, po prostu bym wygrał. Gdyby nie ten dotyk tutaj jego, nie? Moment, dajcie mi to przeanalizować. Tu było już porównanie, było po 57. Dobra, tu było też równo. Tutaj mnie gierka jadła. Według mnie nie wydaje mi się, żebym wygrał, gdyby nie ten jego dotyk, nie, bo tutaj patrzcie, jakie mi ładne ciosy weszły z trzecim, nie, do tego. Jest tutaj CK, tutaj znowu trzeci cios i no myślę po prostu, żebym wygrał, nie? To nie wiem. Dobra, tak więc dzięki za oglądanie. Myślę, że wam się odcinek spodobał.
Nie wiem, czy to wstawię, może jak, jeśli mi się będzie chciało montować, także dzięki za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku z tejże łaźni. No było blisko, no było blisko, no co zrobić, no nic nie zrobisz, bynajmniej wyrównana walka, nie, po 3-3 w dotykach. Żeby tak było na każdej łaźni, nie, to bym nic nie miał do ogadania, nie. Także widzimy się za tydzień, elo.